Dawaj! To było? Nie podam dokładnej lokalizacji, what the fuck? Ej, ej, ej! Eju! Ze względu na to, że przewaliłem przed... What the fuck? To był zawsze na tym miejscu, jest za taki błąd, kurde, jego mać. Na wszystkim z tej strony zwycięzcy, witam was w kolejnym materiale z Need for Speed Most Wanted 2005. Zaczynamy tym razem pojedynek do Vika, żeby spróbować uzyskać Toyotę Supra, którą jeździ właśnie Vic. Między tym materiałami przejechałem sobie trochę kamieni milowych, po prostu te dwa fotoradary, żeby na rozgrzewkę sobie zrobić, tak to ujmę. Lecimy sobie tutaj, gdzie musimy pojechać krócej niż 4 minuty i uszkodzić minimum 4 radiowozy. Więc zaczynamy od tego. Będzie w miarę proste. Dużo gorzej się zacznie robić przy... O, już drugi poziom notowań. Dużo czasu nie potrzebowałem, żeby zyskać drugi poziom notowań. Way over the limit. I gdyż w ogóle mam teraz Lexusa, jest 300. Jakiś kamień milowy zaliczyłem, ale to chyba od poprzednich kierowców, bo tutaj widzę, że mi się nic nie zmieniło. Nie wiem, ile muszę mieć tych notowań. Serio, gościu tam pojechał? To za kuźwa bot. O, znalazł mnie w końcu. Tu jest. Jest federalny samochód nieoznakowany. W końcu zaczęło mnie gonić normalnie i ten jest już, tego co ja kojarzę, trudniejszy. O, to drugi bot się pokazał. Nawet sam się uszkodził o mnie. Dzięki temu zaliczę szybciej notowania. Chodzi o uszkodzenie radiowozu. Prawda, te pierwsze notowania są dość łatwe. Tak więc... Serio? Tam sobie pojechał na skróty? Ła! Kurde, ale to było... Było w miarę mądre zagranie z jego strony, ale to co teraz zrobił to jest już trochę... Kurczę, wow! Trzy radiowozy. Ja nie czy coś przyjechało? Tak, przyjechał ten. Hehe, a cię wciula zrobiłem. Dobra, kamienie milowe zaliczyłem. Tego trzeba by się pozbyć. Zanieczy uszkodzenie radiowozów mi... A, czyli jeżeli go zniszczę... Przez ten... chodź tu! Mi to przycięło. Kurwie, czemu? Dobra, to ten kamień milowy mam zaliczony, czyli teraz przydałoby się go po prostu pozbyć poprzez... A nie przez stację, okej. Okay. O nie, widzi mnie? Tak sobie widzi mnie. Kurde, jechał tutaj. Ale mam nadzieję, że uda mi się go zgubić poprzez wjechanie tędy. Są tam na dole. Nie wiem, czemu nie zauważył przed chwilą, ale okej. Okay. Dobra, to uciekamy sobie w tę stronę. Się schowam. Za ten kilkuminutowy pościg zyskaliśmy 62,5 tysiąca notowań. Jak widać tutaj mile stanowe mamy zaliczone. Notowania również mamy zaliczone, ponieważ potrzebowaliśmy 100 tysięcy, a mamy 101 tysięcy. Jest teraz pora wygrać wyścigi. Mamy 4 zawody do przejechania. Lecimy sobie najpierw bramki. No
robić jeszcze cinematiki, ale widzę, że to tak trochę nie za bardzo jestem w stanie zrobić, ze względu na to, że gdy włączam dodatkowy program do nagrywania, żeby zrobić cinematika, no to po prostu wycina mi grę. Jestem w stanie kompletnie nic zrobić. Prawda, teraz jeszcze kwestia tego, że jest deszcz, to też może być mocno problematyczne. Zresztą ostatni stream z Alaskan Road Trackera, nie Amerykana, tylko Alaskan Road Trackera, był przerwany właśnie również ze względu na deszcz i na to, że rozwaliłem smisę olejową w ciężarówce. Ale próbowałem cokolwiek zrobić z tą misą olejową i niestety się nie udało. Niestety się nie udało zrobić, ponieważ podczas deszczu w grze wydupcyło mi streama. Zresztą takie były lagi wtedy, że nie dało się ani grać, ani oglądać. Także no, nie jest to akurat wtedy, bo nie było zależne ode mnie, tylko od optymalizacji gry. To, jak widać było, wtedy była dość słaba. W ogóle teraz chyba mam nawet inną nazwę na tym, na Most Wanted, ze względu na to, że zresetowało mi postęp przez czas, jaki nie było filmów. Musiałem od zera tak jakby zaczynać i kontynuować rozgrywkę. Z pewien błąd chyba pokonało mi nawet dwóch kierowców. Zaliczyłem pokonanie dwóch kierowców z czarnej listy. Może jechałem tylko z Sonym, a pokonało mi jeszcze Taza. To też jest zastanawiające. Dlaczego takie dziwne błędy są? Ale dla mnie pasuje, bo szybciej mogłem wrócić do robienia materiałów właśnie z Need for Speed Most Wanted i zbierać sobie powoli przy okazji na Suprę K4, która jest, którą jeździ Taz. Znaczy nie Taz, tylko Vic, przepraszam. Pomyłka drobna. To musi się całe nitro użyć. Ten toolbuff jest i bramka, w sensie. Na szczęście tylko trzy bramki. Tylko to, że mi się nie uda dojechać do bramki. Petro! Dawaj! Tak? To było? Dziwny błąd, ty. Nie chciałbym się wygenerować dalej. Nie mam żadnego pojęcia do czego. I przez ten błąd możliwe, że nie uda mi się dojechać do kolejnej, ostatniej bramki. Ją pokazuje mi teraz ukończenie 20%, skoro było wcześniej 60 coś. Ta gra ma strasznie błędy. Strasznie dużo błędów. Zauważyłem. O, 83% teraz. Kuźwa przeteleportowało mnie. Dziwne to było. Ej, ale dlaczego już mam przyspieszenie czasu? Co jest? Nie powinienem mieć tego. I przez ten błąd nie udało mi się dojechać do mety. Także próbujemy jeszcze raz. Ej, jak widać, udało mi się przejechać dalej. I jesteśmy już na mecie. Tym razem udało się przejechać bez błędów. Hey, I got some news about those pursuit milestones. Apparently, these things are thrown out there by blacklist racers. The challenge is to anyone who thinks they got what it takes to beat their records. If you want to get your name out there, this is the way to do it. The more pursuit milestones you beat, the more notorious you become on the blacklist. Lecimy na drugie zawody w bramkach. Jak ten zastrzeszenie krzesła było w adekwatnym momencie, kuźwa. O, perfect lunch. Mam nadzieję tylko, że w tym wyścigu nie będzie takich błędów i widzę, że znowu mamy trzy bramki przejechania, z czego zerowa jest na linii startu, czyli po drodze mamy dwie i trzecia jest jako bramka finalna, jako meta. To jeszcze również dlaczego wznowiłem serię z Most Wanted? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ chcę przejść jeszcze raz tą grę, chcę sobie poprzypominać to, co było parę lat temu, czy paręnaście lat temu w zasadzie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to to, że planuję wznowić również kolejną oldschoolową grę, czyli mowa to o Carbonie, ale Carbon będzie dopiero jak przejdę
Most Wanted, ponieważ starałem się robić w kolejności. Jeszcze był Underground 2, teraz jest Carbon i w przyszłości będzie jeszcze Need for Speed Carbon. Jest to trochę ten most, tudzież wydrążenie w skalę trochę mi przypomina sytuację, znaczy scenerię z GTA 5, gdzie też był tunel przez most, gdzie jest tunel przez most na jednej z lokalizacji. To mamy minutę, znaczy 50 sekund na dojechanie do mety. Pytanie jeszcze, czy uda mi się Lexusem osiągnąć 300 na godzinę, bo jeszcze muszę też sobie pozbierać trochę kredytów na tuning osiągów w Lexusie, ponieważ na chwilę obecną, póki nie mam jeszcze samochodu z czarnej listy, ponieważ nie udało mi się zdobyć właśnie owego Golfa od Cieślaka. Mówię to o Golfie od Sonego, o to mi chodzi bardziej. To nie udało mi się niestety tego zdobyć, to spróbujemy zdobyć Toyotę Suprę, na której mi szczerze powiedziawszy bardziej zależy, bo jest to legendarna Toyota Supra właśnie z filmu z Szybkich i Wściekłych najprawdopodobniej, o ile się nie mylę. Ale dokładnie z której części to niestety nie powiem, bo nie pamiętam. Jak zwykle. Keep your mouth shut and listen up. It don't matter to me what you got going on with the other guys, you just make sure you stay out of my way. These are my streets, you got that? You just bow out when you're told and everything will be cool. Jest mamy tutaj mapę na fotoradary. Polecimy sobie kolejne wyścigi właśnie solo, czyli wyścigi fotoradarów. Na to wychodzi, że wyścigi na fotoradary to nie są wyścigi solowe. Nie wiem, co mi się ubzdrało, że fotoradary to są właśnie zawody solo. Ponieważ no niestety mamy trzech przeciwników. Gdzie bardzo podobna sytuacja była w Carbonie, o ile się nie mylę, przy tym legendarnym w cudzysłowie wyścigu. Tym, dzięki, przez którego musieliśmy uciekać, gdzie jechaliśmy Toyotą Suprą. Z tego co ja pamiętam, nieważne czy dojadę pierwszy, ale ważne, że będę miał najwięcej punktów, jeżeli chodzi o największą sumaryczną prędkość z fotoradaru. Jakoś wyjadł. Jestem golfem. Wypadnie, jestem golfem. Mine. That place is mine. Kurwa. Dobra. Na szczęście mam nitro zamontowane, czyli podtylnek azotu. Azota. Tak, podtylnek azota. Więc jeszcze tak swoją drogą planuję na koniec roku 2024 wrzucić dla was film. I będę nagrywał film w Mikołajki z Need for Speed World'a. Więc wtedy będziecie w stanie sobie zobaczyć, ponieważ ja się loguję do Need for Speed World'a praktycznie codziennie, żeby pozbierać sobie kryształy. I zobaczymy, co się uda pozdobywać za zarobione kredyty właśnie z zbierania kryształów i zobaczymy wtedy, ile będzie po prostu dni. Ładna prędkość, 2-2-2. Jakiś watrąbny zaraz z tyłu. Niestety nie mam zidentyfikowanych chyba turbosprężarki jeszcze w Lexusie. Dlatego też prędkość nie rośnie aż tak łatwo, aż tak ładnie szybko. Ale przed zawodami z Wikiem planuję sobie zamontować turbosprężarkę do Lexusa. Pora na drugie zawody Speed Trap. Pora na drugie zawody Speed Trap. Czyli wyścigi na fotoradary. Ok, nie stoi Mustang. Swoją drogą na rejonie w robocie bardzo ładnego Mustanga u mnie w mieście widziałem. Jeśli mi się nie uda, to postaram się wrzucić zdjęcie. Oczywiście bez tablicy rejestracyjnej, żeby nie było, że widać tablice rejestracyjne. Oraz poniedziałek, jak ja to nagrywam. Nie tym co teraz, bo tylko ten jeszcze wcześniejszy poniedziałek albo wtorek byłem w gminie, gdzie jest gdzie można pojechać sobie nad morze, tak to ujmę, nie podam dokładnej lokalizacji, what the fuck. No te tekstury mi się nie chce wczytywać co jakiś czas. Dobra, no mam sporo aplikacji jeszcze w tyle powłączanych, ale nie powinno być problemem. Tym bardziej mnie to zastanawia, dlaczego tak się dzieje.
O, ale na szczęście udało mi się wrócić na pierwszą pozycję, tylko muszę dogonić tam tego, co jest na minimapie, no już na tym łuku, koło stacji paliw. Czego bo... A nie, to był bot. Nieważne. W sensie, tam te przeciwnicy to też są boty, ale... chodziło mi o to, że myślałem, że to był bot, z którym się ścigam, a to był bot w sensie cywil. W ten sposób, ujmę. Jeszcze już jest przy fotoradarze. Molly jedzie jako pierwsza. Lub jedzie jako pierwszy, nie wiem. 219 na godzinę. 200 po mieście. Oj, niestety się ładowałem w Mustanga. Ups! Ej, ej, ej! Fail! Tu fail! Robiłem kuźwo od niewidzialnej ściany. Panowka chyba idzie tak, za mną. Nie miałem hydranta przez chwilę na przedzie. Jestem bardziej dziwny. Tę sumaryczną 637. No, może uda się utrzymać na tyle duże prowadzenie, że uda mi się dojechać i nie spaść na notowaniu, ponieważ jeżeli boty, z którym się ścigam, dojadę jako pierwsze, to po prostu ja wtedy analogicznie tracę punkty i w coś przewaliłem. Nie wiem w co, ale coś przewaliłem. Wydaje mi się dogonić Audicę. Pozdrawiam wszystkie osoby, które mają tego typu Audicę. A znam parę takich osób. Mamy 987 km na godzinę i tutaj, jeżeli Audisa przejechała pierwsza, zaczynałem powoli tracić punkty, jeżeli chodzi o total speed, o punkty totalne, w sensie sumaryczne, jeżeli chodzi o prędkość. Ok, więc możemy ścigać się z Wiktorem, więc lecimy na wyzwania z przeciwnikiem. Teoretycznie fabryczny Lexus ściga się z zmodyfikowaną zarówno wizualnie, jak i fabrycznie, w sensie performance, czyli osiągi, jak i wizualnie tą Suprą. Wiem, że zapomniałem zamontować sprężarki, więc jeżeli mi się nie uda wygrać, to będzie właśnie tego wina, że zapomniałem zamontować turbo sprężarki, więc wtedy po prostu sobie domontuję turbo i spróbujemy wtedy jeszcze raz przejechać zawody z Wiktorem. Bo kurde, strasznie ciężkie są te tutaj zakręty, pierwsze. Ale dzięki temu, że przewaliłem w Wiktora, trochę mnie to spowolniło i nie wolałem w ścianę. To też jest warte... No Wiktor, kurde! To też jest warte odnotowanie ze względu na to, że... jakby to ująć... jeżeli walnę w ścianę, a nie w bota albo wyhamuję, walnięcie w ścianę spowalnia mnie dużo bardziej niż... o właśnie. No właśnie. Niż walnienie w bota, tudzież w znak lub wyhamowanie. Tego wyhamowanie najmniej mnie wyhamowuje, jeżeli wiadomo o co chodzi. Normalnie powinien wyhamować, a nie przewalać w boty przeciwnika, tudzież w Wiktora. Kierowcy z czarnej... Nie ma to! Wiesz, kierowcy z czarnej listy. Pamiętam za bardzo, kto jest... Kuźwa, prawie znowu mi przywalił samochodem, w sensie cywilem. Bo już raz mnie wyciulał, ulik jeden. Ze względu na to, że przywaliłem prze... Jak za to się nie zależy łapka w grę, to już nie wiem, za co by się należało. Jest to blokadę, kuźwa, jeszcze zajebistą. Jak już mówiłem, Wiktor... ma, czyli Vic, ma najprawdopodobniej zamontowany turbo plus jeszcze jakiś inny performance zmodyfikowany w Toyocie Suprze. Zresztą Toyota Supra fabrycznie nawet jest szybsza, jest ma lepsze osiągi niż Lexus ES300 i ES200. Wow! Na telefon. Jak kuźwa normalnie, jak w rzeczywistości. Też nie przypadam zbytnio za osobami, które jeżdżą. Taryfą. Nie mówi to o Bolcie, tylko o zwykłej taryfy. Mam znajomych z roboty, którzy... pozdrawiam się w ogóle swoją drogą. Którzy jeżdżą na taryfach.
Kurwa, nie mogę tu jechać. Muszę jechać naokoło, seriously. Z tego co pamiętam, w następnych zawodach będzie ta droga już odblokowana. Kurwa, Wiktor. To żyno jedno. Co z robotów? Tak a propos. A propos botuwa. Kurwa. Nie. Wiem, jest to super. Takie szatanie. Kurwa. Nie siedzi mi na ogonie, to dość dosłownie siedzi mi na ogonie. 12 metrów. To jest dość trudny zakręt był, przynajmniej jakiś czas temu dość dla mnie dość trudny zakręt, żeby przydopsyć tamte barierki. Będzie zrobić rekord wideo barierkarzu. Tylko co, jako że wjechanie na trawę też mnie trochę spowalnia. Jedziemy drugi sprint rywala. Piękna nawrotka i perfect lunch, także przy perfect lunchu, znaczy perfekcyjnym starcie, a nie perfekcyjnym jedzeniu, bo to mi się rozchodzi. Przez pierwsze 4,5% byłem na prowadzeniu, prawda niedużym, bo niedużym, ale byłem. Co jest warte odnotowanie. Ale kuźwa to był zakręt prawie 90 stopni, znaczy ponad 90 stopni, także no to było dość... Ciężkie do przewidzenia, znaczy do przewidzenia, że się wyrobię w tym sensie. Unikowo jeszcze zacząłem jakieś czas temu serię z Forza Horizon. Powiem, jako że nie mam z kim grać chwilowo, no to nie chcę mi się samemu tak szczerze powiedzieć, tego nagrywać. Zresztą co chwila przy uploadzie odcinków z Forza Horizon trochę się zwiesiłem, kuźwa. Miałem. Że YouTube się przyczepił o muzykę, która była. Dlatego też stwierdziłem, że chwilowo zrobię przerwę od Forza Horizon. Prawda, muzyka nie miała wpływu kompletnie żadnego na mój kanał na YouTubie. Aczkolwiek już dostałem pewnego muta YouTube'a. A jakiś czas temu, jak było podejście z Live'a 24H z Eurotracka, gdzie jeszcze wtedy było stream z Brazilem. Pozdrawiam swoją drogą. I planuję jeszcze zrobić materiał z pewnej gry, gdzie Mati się o tą grę dopytywał jakiś czas temu. Prawda, Mati aktualnie nie ma żadnej aktywności od niego, tego co ja zauważyłem na moim kanale. Ale też nie pojawiają się żadne odcinki z tej gry, o którą się dopytywał. Uważam, że dlatego zaprzestał dopytywania się o nią. Ale była kwestia tego, że po prostu gra mi wcześniej nie działała. Teraz nie wiem, co ja zrobiłem, ale działa normalnie. Więc to jest o tyle warte odnotowania. Kurde, mamy 90% zawodów. A Wiktor jest centralnie za mną, niestety. Nie! Kurwa! No przed metą, no ja pierdolę! Seriously? What the fuck? To był zawsze na tym miejscu jest za taki błąd, kurde, jego mać. No nie pierdol, kurwa, że nawet z turbą się to nie uda zrobić. Aż ja pierdolę! W końcu! Kuźwa, w końcu mi się udało! Czy tu będzie Supra? Nie. Czy my... Z drugiej strony, weźmy z tego. Kuźwa, tu była Supra. Kolejny rywal. Easy. Mamy odblokowaną skrzynię biegów po zawodach z Wiktorem. O kurde, ona 12 koła kosztuje. Za dużo. Więc w kolejnym odcinku będziemy sobie jechali tym oto Lexusem na
walkę z Easy. Ja sobie pojeżdżę trochę wyścigów poza nagraniem, w sensie od tych kierowców, co już pokonaliśmy, czyli 15, 14 i 13, żeby sobie trochę więcej kredytów pozarabiać. Do zobaczenia, do usłyszenia, na razie. Cześć! Would anybody like some pound cake? I'd like some pound cake.